Słupsk otrzyma potężne dofinansowanie związane z inwestycją w miejską infrastrukturę. W Ustce upamiętniono przybyszów z Kresów Wschodnich. Na zakończenie przyjrzymy się nietypowemu billboardowi na ulicy Portowej. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy. W piątek Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, etap pierwszy. Dzięki temu nasze miasto otrzyma wsparcie z Unii w kwocie ponad 23 milionów złotych. Pozostałe 15 milionów to wkład własny miasta i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Projekt, który urósł nam po zwiększeniu jego zakresu w maju bieżącego roku do ponad 38 milionów złotych, zakładający budowę systemu informacji pasażerskiej w Słupsku, zakup 18 pojazdów, budowę dróg rowerowych o charakterze transportowym, przebudowę skrzyżowania Sobieskiego, Szczecińska i wiele, wiele innych aspektów, które można byłoby wymieniać. Ta umowa została podpisana tutaj w Urzędzie Marszałkowskim, teraz przyjechała do Słupska, a w związku z tym niedługo sesja nadzwyczajna i wprowadzenie tych środków do budżetu miasta i my jako jednostka realizująca zadania miejskie, czyli Zarząd Infrastruktury Miejskiej realizujący zadanie drogowe, czyli budowa drogi rowerowej na ulicy Szczecińskiej 3 maja, Kołłątaja i przebudowa skrzyżowania wraz z systemem informacji pasażerskiej i nadzorem tutaj nad przewoźnikiem wykonującym transport zbiorowy, będziemy mogli wyłaniać w przetargach tutaj wykonawców, którzy złożyli nam oferty. Dzięki dotacji ulica Szczecińska zyska nową ścieżkę rowerową, która połączy się z tą na ulicy Sobieskiego. Ścieżkę rowerową zyskać ma też fragment Alei 3 Maja. Przebudowany zostanie częściowo most nad torami kolejowymi. Rowerzystów od aut będzie tam rozdzielała specjalna bariera. Skorzystają również kierowcy. Skrzyżowanie ulic Sobieskiego ze Szczecińską i Grodgera zostanie przebudowane. Natomiast na przystankach autobusowych pojawią się elektroniczne tablice informujące o czasie oczekiwania na przyjazd autobusu. Jeśli chodzi o system informacji pasażerskiej, to też prace projektowe zimą i prace budowlane i stawianie też informacji pasażerskiej na przystankach, wymiana... Będzie elektroniczna informacja? Tak, elektroniczna informacja na 30 lokalizacjach miejskich wybranych, najważniejszych przystankach będą możliwość, pasażer będzie miał możliwość zobaczenia, za ile dany autobus w danym kierunku podjedzie. Miasto na zrealizowanie projektu ma niespełna rok. Inwestycja musi zostać zakończona do września 2015 roku. Rondo na wylocie drogi krajowej z Ustki w kierunku Słupska nosi nazwę Ronda Wileńskiego. W uroczystościach związanych z nadaniem tej nazwy wzięli udział przedstawiciele usteckiego samorządu, zaproszeni goście oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. W programie znalazło się m.in. uroczyste otwarcie Ronda Wileńskiego, koncert chóru Wiarusy i występy solistów z Domu Kultury. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, a dla rodziców stoiska z przysmakami kuchni wileńskiej. Pomysłodawcą nadania rondu nazwy Wileńskie był ustecki radny Grzegorz Koski, który argumentował, że przesiedleni z Wilna do Ustki tutaj znaleźli nowy dom. To właśnie oni jako pionierzy na tych ziemiach tworzyli pierwsze struktury samorządowe oraz podstawy oświaty. Okazywanie sobie uczuć może przybierać wiele ciekawych, nieraz nawet oryginalnych form. Dziś na trasie wylotowej ze Słupska do Ustki natrafiliśmy na jedną z nich. Teoretycznie próżno w tym miejscu szukać romantyzmu. Asfalt, zarośnięte pobocza, hale produkcyjne, przecinające powietrze wiatraki i billboardy reklamowe. Ale właśnie jeden z nich zwraca na siebie uwagę zaskakującą treścią. Dorotka, kocham cię, wyjdziesz za mnie? Jurek. Stosując taką formę oświadczeń, tajemniczy Jurek wykazał się ułańską wręcz fantazją. Mamy nadzieję, że lokalizacja dla billboardu została dobrze przemyślana i skupi na sobie wzrok Dorotki. Oczywiście liczymy na to, że Jurek zgłosi się do naszej redakcji z informacją, jaką odpowiedź uzyskał od wybranki swojego serca. Ciekawi też jesteśmy kolejnych oryginalnych inicjatyw słupskich zakochanych. Jeżeli i wy na swojej trasie trafiliście na coś ciekawego lub zaskakującego, zróbcie zdjęcie lub nakręćcie krótki film i prześlijcie na adresę redakcja@10minut.tv.